Siemano dzisiaj kolejne prawo z serii UX Law. I weźmiemy dzisiaj na warsztat pierwszą literkę, jaką mamy w naszym diagramie, czyli literkę G, która reprezentuje Law of Continuity, czyli no, w swobodnym tłumaczeniu na polski prawo ciągłości. No i na czym to prawo polega? Ano na tym, że nasz mózg sam sobie dopowiada, że zbiór elementów lub linii układa się i grupuje się w jakieś porządki. I Dodatkowo ma pewien kierunek i prawo te ma zastosowanie w architekturze, w grafice, a także w projektowaniu stron internetowych. A więc, jak to prawo działa w szczegółach? No jeżeli weźmiemy dwie linie, które się przecinają ze sobą pod jakimś kątem, to nasz mózg samoistnie wytwarza schemat, który bierze z doświadczenia, że te linie przecinają się. Bardzo płynnie, bardzo gładko, jednak rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ te linie wcale nie muszą wyglądać jak dwie prawie proste linie, które się ze sobą przecinają, ale mogą być to na przykład dwie linie, które się stykają ze sobą w ten sposób albo w taki sposób. I świadomość, że te linie się tylko stykają, a nie przecinają pod jakimś kątem, jest dla człowieka i dla naszego mózgu trochę nieprzyjemna. Wywołuje to pewne zdezorientowanie dlaczego tak jest ponieważ od strony jakby takiego przyzwyczajenia i właśnie na tym polega ten gesta flow człowiek sam sobie to powiada że to jednak powinno wyglądać zupełnie inaczej dlatego muzeum Libeskinda wydaje się taką prowokacją artystyczną która jest wciśnięta w przestrzeń publiczną ponieważ te linie ten rysunek fasady te ostre, zaskakujące przecinanie się brył może wywołać pewien niepokój. A jeżeli porównamy ten budynek z budynkiem Zachy Hadid, no to w przypadku tego drugiego budynku, który został wybudowany w Baku, no to ma się wrażenie, że te linie są jakąś kontynuacją. I od strony takiej estetycznej nie wygląda to jakaś prowokacja, to raczej wygląda jakoś taki spójny, harmonijny budynek. Ale to prawo ma także zastosowanie nie tylko w architekturze, ale także na przykład w przypadku tworzenia jakichś grafik. Więc jeżeli weźmiemy takie studio otwarte, studio brandingowe i spojrzymy na przykład, jakie loga wykonywali w swojej historii, to od razu na pierwszej stronie rzucają się dwa loga, czyli logo Miastologii i logo RMF Classic, i oba loga czerpią właśnie z Low of Continuity. I jeżeli weźmiemy na warsztat logo RMFM Classic, to ma się wrażenie, że ten wyraz Classic jest napisany ciągłą linią jednym pociągnięciem pióra. No i właśnie o to chodzi w tym prawie, że poszczególne elementy, mimo że tak naprawdę są oddzielne, ma się wrażenie, że razem tworzą jedną całość, jedną kontynuację. Ale co w takim razie w przypadku stworzenia stron internetowych? czy to oznacza, że każdy element musimy łączyć linią tak żeby ten użytkownik w ten sposób chodził między elementami. No nie do końca. Ludzki wzrok działa trochę inaczej niż na pierwsze rzut oka mogłoby się wydawać, ale przyjmuje się, że z tego prawa czerpią wszelkiego rodzaju karuzele. Czyli jeżeli użytkownik ma jakieś ilustracje, jakieś filmy, może jakieś komponenty w Zrobione, przedstawione w postaci karuzeli, to on spodziewa się tego, co będzie zaraz. Czyli, jeżeli będzie klikał w prawo, no to będzie kolejny film, kolejna ilustracja lub coś takiego. Ale nie będzie się spodziewał, że gdzieś będzie jakiś guzik. Więc, jeżeli nam zależy na tym, żeby użytkownik kliknął w ten guzik, że mamy jakiś zaplanowany. Ścieżkę tego użytkownika, to nie powinniśmy takich guzików ukrywać w karuzelach pomiędzy ilustracjami, ponieważ użytkownik nie będzie się spodziewał, że coś takiego tam znajdzie. Może Wy macie jakieś fajne przykłady, w jaki sposób w życiu stosuje się Low of Continuity, dlatego jeżeli macie, to zachęcam, żebyście wpisali je w komentarzach. Może zrobimy jakiś dodatkowy odcinek na ten temat. A na dzisiaj wszystkich pozdrawiam Paweł Max Sławiak.